Powiedzmy o tym Wrocławiu, bo jest to strasznie antypocztówkowy Wrocław i też taki, powiedzmy, antyhistoryczny, bo w powieściach Krajewskiego tam jest ta ciągłość, tą kulturowa. Czy to jakaś twoja odpowiedź na Krajewskiego, tutaj współczesna to jest taki, i odwrotna? Taki grajdą ten Wrocław. Wszyscy się znają, siedzą na rynku. To jest taki Wrocław, jaki ja widzę, Anno Domini akurat 2012. Który rzeczywiście zerwał, w dużej mierze została zerwana ta nić jakiejkolwiek tradycji z przeszłością. Może to jest taka jego główna cecha, że no, na przykład w Szwajcarii, tak jak znam Szwajcarów dosyć dobrze, bo jakiś tam czas mieszkałem, nikt by nie pozwolił aż tak zmieniać na przykład samego kształtu ulic, kształtu miasta, dlatego że coś, co już jest uświęcone tradycją, tu jest jakiś stary sklepik, najczęściej już jest zawsze po prostu. Coś, co już jest, to już jest. I raczej się tego już nie zmienia. I ten krajobraz jest bardziej dla nostalgików przyjazny. A we Wrocławiu jest tak, że plac jest przesunięty nagle gdzieś obok. Na miejscu starego placu stoi olbrzymia galeria sklepów, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że tu była ta ławeczka, na której ja siadałem w latach 80. czy coś. Tego nie ma, w ogóle żadnego jakby... Poza tym obracamy się najczęściej w takiej przestrzeni zupełnie nowej. Mhm. Ale też z drugiej strony w przestrzeni tych samych osób wszyscy się znają. No tak, bo to jest jednak 40 lat bez roku. Czy tam... No tak, oczywiście. 40 lat bez jednego roku, czy tam w książce to bez dwóch lat przebywania, no jednak w małym mieście. No. Mhm. I brutalnie mieszczańskim, tak? Absolutnie brutalnie mieszczańskim, absolutnie... Te same panie na imprezach, te same pięć pań na imprezach, tak. I zwykle wrocławianie, tak jak ja, no, co jakiś czas zaczynają się w tym Wrocławiu dusić i albo gdzieś wyjeżdżają za granicę na stałe, w cudzysłowie na stałe, do czasu, jak im się nie zatęskni, albo do Warszawy, albo robią jakieś różne przewroty w swoim życiu, żeby nie stać wciąż. Jest na przykład taka pani, która codziennie sprzedaje czekolady w przejściu podziemnym i mówi od lat. Czekolady za 2 złote, czekolady. I po prostu to jest coś takiego, że jak ja to jeszcze raz usłyszę, to wiem, że już nie wytrzymam po prostu, że idąc w tą stronę to słyszałem, wracając to słyszałem i po prostu, no więc ten Wrocław jest taki, a co gorsza, ten Wrocław, który właśnie był bardzo literacki, z Lubiewa czy z lat 80., jak tutaj widać, jest jakby już pod tym betonem nowości, pod tymi nowymi kostkami brukowymi, całkowicie gdzieś tam zepchnięty. Czyli jednej ciągłości ci brak, a druga cię mierzi. Dlaczego? Ciągłość tej pani z czekoladkami cię mierzi, a brak ciągłości z Breslau... Ciągłość czekolad za 2 złote to... Bohater ma niezwykle taki gorący, można powiedzieć, no, bardzo nieobojętny stosunek do absolutnie wszystkich ludzi naokoło. Tam nie ma obojętnych postaci, które są reprezentowane przez swoje zawody. Oni wszyscy są jakoś nazwani emocjonalnie. Albo Louis, albo Lampucera, albo Raszpla i tak dalej. Jak można wytrzymać w takim życiu, w takim ciągłym napięciu emocjonalnym wobec całego otoczenia? To jest bardzo chyba męczące, jak odnajdujesz tego bohatera. Nie, to nie jest takie straszne. Ja myślę, że ja nie mam aż takiego jakiegoś stosunku do wszystkiego, co widzę naokoło i kogo widzę. Raczej... Może to trochę wynika z tego języka takiego barokowo-staropolskiego, który był bardziej jednak nacechowany emocjonalnie, jak się czyta Reja, czy prozę, powiedzmy, baroku, no to widzimy, że ona jest taka, że jest nacechowana dosyć mocno emocjonalnie. Może mi się wydaje, że taki świat będzie bardziej pełnokrwisty i bardziej będzie na czytelnika działał. Nie sądzę, żebym ja w życiu oceniał każdego, u kogo kupuję chleb w sklepie, gdybym jadł chleb oczywiście. Ale każdy mówi tutaj fantastycznie różnym językiem. To jest to, co mnie się najbardziej podobało w tej książce, że ona jest zapisem naszego języka, często, no może, przepraszam, naszego, bo też i 30-latków i młodszych już ode mnie osób, to jest język taki SMS-owy czasem, prawda? Polsko-angielski,
mnóstwo tutaj jest skrótów, emfazy. W ogóle tak, w ogóle pozwalałem jakby tym wszystkim śmieciom przenikać tutaj właśnie, no właśnie z rzeczywistości 2012. Ale to jest taka emfaza powierzchowna bardzo. Czyli ona... dwóch chłopców idzie do takiej Maxa na wagary. To mojemu pokoleniu oczywiście by się nigdy nie śniło, żeby pójść do galerii, do handlowej na wagary. I no, przy okazji też bardzo skutecznie się autopromuje. Wiem, że ludzie poza tym, że hejtują, to druga połowa widowni mówi, kurde, ja też bym tak chciał, ale zazdroszczę, bo ja nie jestem nauczycielką, na przykład pisze kobieta, nie potrafię nagle założyć różowej peruki i iść w noc po prostu, czy nawet pójść w niej na lekcję. No niestety, no ja jestem zamknięta w szarzyźnie, bo taki jest jakby kontekst, jaki ode mnie wymaga, powiedzmy, szkoła, pokój nauczycielski. A ty potrafisz właśnie nagle powiedzieć, a co tam, ja teraz chcę tak i będzie tak. Przypomina mi to zresztą trochę próby Marcina Świetlickiego z Kryminałem, które też są tak bardzo literackie, że... bo to nie jest klasyczny kryminał, prawda? To wciąż jest proza Witkowskiego. Przede wszystkim proza, literatura. Miał być troszkę bardziej jednak kryminał i myślę, że jest trochę bardziej kryminał. Dlatego też wymyśliłem sobie tą trylogię, że mają być trzy podejścia. I za tym trzecim podejściem ma być już bardzo kryminał, mam nadzieję. Mistrzowsko, tak? To znaczy, no może nie mistrzowsko, ale będzie... Ja tutaj po raz pierwszy w ogóle miałem śledztwo policyjne. Po raz pierwszy musiałem zrobić research na temat tego, jak tak naprawdę funkcjonuje w tym kraju policja, prokuratura i tak dalej, i tak dalej. Także wcześniej mogłem tylko sobie pozwolić na jakieś takie zupełnie amatorskie śledztwo, jak w Panu Samochodziku. A czy to wyglądało rzeczywiście trochę tak, jak jest w powieści, że dołączyłeś do jakiejś ekipy policyjnej? Nie. Nikt by mnie nie dopuścił do żadnej ekipy policyjnej. Właśnie to jest taki moment, który wydawał mi się trochę niewiarygodny, że... On musiał być niewiarygodny, że bohater nagle jest po prostu jak w takiej włoskiej komedii obyczajowej, że po prostu nagle wszyscy w kupie jadą, i policjant, i ciotka, tak, i tak. Ja wszystkim tym prokuratorom i prokuratorkom oraz policjantom dochodzeniowym mówiłem, że wszystko będzie zgodne z prawdą, nawet niesmaczna kawa u was na policji, ale na pewno jedno będzie niezgodne, że ja będę prowadził śledztwo. Nie wiem jeszcze jak. Ale ja muszę prowadzić śledztwo. Przy czym sam w pewnym momencie bohater mówi, że ta rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiecią to mały pikuś tak naprawdę przy tym, co się w realu odbywa, prawda? Że to jest... Tak, oczywiście. Że ta kultura jednak nie doścignie życia. Powiedzmy jeszcze, bo zapomnieliśmy o najważniejszym, o głównym bohaterze tego kryminału i o narratorze, który jest tobą. To znaczy właśnie, bo jak zawsze. Skąd, dlaczego uważa, że trzeba zatrzeć tak bardzo różnicę między autorem a narratorem? Bo jak wydaje mi się, że w wielkich dziełach literatury światowej tego nie ma i że być może za 100 lat, kiedy ktoś sięgnie po tę książkę, to dla niego czy dla niej te odniesienia do realu będą bardzo mało czytelne. Będą budzić więcej pytań niż... No my w postmodernizmie, jak mówi Bauman, nie zastanawiamy się, co będzie za 100 lat. Także chcemy wszystko od razu. Ale czy to był twój pomysł, tak, żeby... A potem może nic nie być. Ale jest tak, że ja uważam, że najfajniej określiła jakby powiedzmy receptę na tą sukces, jakim cieszył się Drwal, Inga Iwasiów, która napisała po prostu bliższa koszula ciału. Im bliższa koszula ciału, tym postać jest bardziej prawdziwa, a im bardziej jest prawdziwa i przekonująca, tym chętniej czytamy tę książkę. O rany, to zaczynam bardzo podejrzliwie myśleć o Dostojewskim w takim razie. Który z bohater Dostojewskiego jest Fiodorem tak naprawdę? A ja podziwiam twoją odwagę, dlatego że główny bohater i narrator w takim razie tej powieści, no niby daje się lubić, ale właściwie przez to, że każdą swoją wadę przerabia w sposób taki autoironiczny. No bo on siedzi w on kocha swoją pustkę. On jest hedonistą, tak. Jest egocentrykiem, jest narcyzem. Do sześcianu po prostu. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne po prostu utożsamić siebie samego z kimś, z kim ale zawsze jeszcze mam takie koło ratunkowe, że jednak w literaturze i tak się przemieniamy zawsze w bohatera, choćby nie wiem, jak chcieć zachować tą tożsamość, to jednak tutaj nie da rady. No jednak to nie jestem ja i wiadomo, że pewnych moich wad nie pokażę,
Nikt nie zauważy, bo nie szuka ich tam, nie wie o nich. Pewne zalety nawet też usunąłem na przykład. Jakie? Skromnie. To powiedz teraz, skromnie jakie bardzo. Masz zalety, których tutaj kilka wad sobie dodałem. Na przykład nie cierpię na bulimię, nie powoduje wymiotów i tak dalej, i tak dalej. Ale miks środków różnych, na jakich teraz jesteś antydepresantem? No jestem na tym, co zawsze, ale to jest taki stały od lat. Natomiast ja wiem tak, że starałem się tutaj już mieć najbliższą koszulę ciału, czyli Wrocław, moje osiedle, mój świat kompletnie, tak żeby nie zmyślać, nie upiększać. Twoje felietony. I nie przesadzać też. Tutaj też jest dużo mody w tej książce, która jest, wydaje się być, i krawiectwa można też powiedzieć. I krawiectwo, bo prawdziwa to nie to samo, moda tak. To dobre krawiectwo, prawda? Też. Czy nie istnieje bez niego. Tak. Ale nie próbuj prosić projektantów, żeby ci przyszyli guzik, jak ci odpadnie. Powiedz, jaki jest twój styl prywatnie? Czy ty tak bardziej wywienu Westwood, czy Justyna Hrabelska? Co ty lubisz w modzie? No ja to ja. Słuchaj, ikona to już jest, wiesz, teraz trudno, to raczej nie wzoruję się na nikim. Staram się, wiesz. No to powiedz, jaki jest twój styl? Co lubisz? Co teraz widzisz fajnego w modzie? Szukam swojej drogi. Ale będziesz sam też sobie szył? Wymyślasz sobie sam stroje? Zamawiasz je? Jak to jest? Tak, tak, tak. Szyję sobie stroje, tak jak wiesz, jak kiedyś się szyło stroje sceniczne dosłownie. One wiszą sobie w takich futerałach, żeby się nie kurzyły i nie niszczyły, bo wiesz, na raz, a potem dopiero można za 3 lata. Rozumiem. A masz większą bibliotekę czy większą szafę z ciuchami? W tej chwili mam większą szafę, dlatego że ja do książek podchodzę dosyć tak, no bez takiego pietyzmu, tak. Po prostu często jest tak, że kupuję jakąś książkę, przeczytam i daję dalej w obieg. Czy dużo książek zostało we Wrocławiu? I najczęściej one mi się gdzieś po drodze w życiu rozsypują, te książki. Czy ta Jelinek to jest jakaś, nie wiem, postać, której zazdrościsz pióra? Dlaczego główny bohater rzuca w nią strzałkami? No to jest chyba taki fajny element, trochę metaliteracki, bo z jednej strony jest to fajny motyw na wprowadzenie sobie jakiegoś odwołania dla siebie literackiego. No Jelinek w sumie był moment, kiedy robiła w literaturze to samo. No może trochę mniej jej chodziło jednak o kryminał, ale też napisała książkę właśnie kryminalną, tylko że u niej jest ewidentnie to, że widać, że ona chce się nagadać, powiedzieć wszystko, co sądzi o świecie, o Austrii, jaki cały swój jad pod pozorem, żeby każdy musiał to czytać, to na końcu powie, kto zabił. Żeby to tylko przytrzymało czytelnika przez te 500 stron jej gadania na cały świat. Ale no, są też udane książki Jelinek, to akurat nie jest zbyt udana. I tam rzeczywiście ona wznosi się na wielkie szczyty. Dla wielu polskich pisarzy jest absolutnie niepodważalnym punktem odniesienia. Z całym swoim nihilizmem, no bo właściwie to jest chyba nihilizm. Co jakiś czas robi się z różnych powodów głośno o Witkowskim. Był taki moment w tym roku, kiedy była mowa o 500 000 zaliczce. No i zaczęło się o tym mówić, o kasie, czyli że literatura może przynosić kasę. Na co się wydaje taką kasę? Czy szybko da się ją wydać? To nie jest duża kasa wbrew pozorom, dlatego że na przykład książka powstaje 3 lata, to jak to się wszystko podzieli na ilość miesięcy, jakie obfituje okres 3-letni, to wcale nie jest dużo, jeśli się od tego jeszcze odejmie to, że nie miałem wtedy firmy, nie mogłem sobie brać żadnych hoteli, żadnych przejazdów. Jest tego researchu bardzo dużo, jeżdżenia po Polsce, pytanie tych wszystkich profilerów. Czy to nie było powiedziane, że ja dostałem za konkretną tą i tą książkę, taką a taką zaliczkę. Natomiast rzeczywiście tego typu sumy są i to z tego, co wiem i to wszyscy sobie, co sobie szepczą, wiadomo, że nikt nie powie dokładnie, jaka jest umowa. Ale ludzie, ja słyszałem o takich sumach w przypadku 5-6 pisarzy jeszcze polskich.